No, męczyliście, męczyliście i wymęczyliście. Four Hawks dzisiaj sprawdzimy. Test podobny do tego jak ostatnio, tylko że miejsce inne. Nie jestem znów sam. Mamy hulajnogowego i hulajnogę. Miejsce też jest inne z tego względu, żeby zasięg może był trochę wyższy. Nie będę bił rekordów odległości, bo to nie o to chodzi. Chcę sprawdzić konkretną różnicę, jaką da zamontowanie tej i tej mniejszej anteny. Bo mam do dyspozycji dzisiaj Four Hawks Raptor XR, czyli tą największą, oraz SR-a, czyli tą pierwszą antenę, tą mniejszą. No to co? Zapraszam na odcinek. Test przeprowadzę następująco. Pierwszy lot będzie na nadajniku ze standardowymi antenami, bez żadnej modyfikacji. Drugi przelot na małej antenie, trzeci na dużej. Powtórzymy to 2-3 razy i zobaczymy, jakie są efekty. Nieistotne są tu wyniki, konkretne liczby. Istotny jest przyrost zasięgu. Także będziemy go sobie podawać w procentach. Gotowi? Gotowi. To jedziemy z tym napadem. I teraz to ważniejsze, bo nie wiem, to żebym pomnika nie zaraził, czy to żebym cokolwiek widział. Tu jestem. Jesteś na miejscu? Tak jest, już nawet jakieś przebitki zaczęliśmy nagrywać. Dobra, no to ja startuję. No to leci. Anteny standardowe. Widzicie mnie? Czy zwalnia? Tak, tak, tak. No czekam na was. Ale to ładnie. Dobra, zerwał się. Ile odleciał? 740. No to ładny wynik. Metrów na standardowej antenie. Wcześniej, w tym samym miejscu, przy innej pogodzie, na tej aparaturze odleciałem 300 metrów z hakiem. Także to pokazuje też, jaka jest różnica w tym samym miejscu, dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym kierunku, tylko że mamy inny dzień, inną pogodę. Strach pomyśleć, co będzie na tym. Jak on tu palczy na taką odległość? Jestem. Dobra, startuję. Teraz się muszę bardziej skupić na celowaniu anteną. Widać cię. Bezpiecznie? Bezpiecznie, możesz lecieć. Oni se kurde jeżdżą, latają, a co? A najgrubszy ciśnie na pilota. Nieładnie, nieładnie. Oho, dobra, koniec. Ale jest dalej. No, 1060 metrów to jest plus 50% i tak
bardzo ostrożnie lecąc. Rewelacja. Teraz wyłączę aparaturę. Zdemontuję tą antenę i zamontuję większą. No, montuję trzecią antenę i lecimy z trzecią. No. Dobra. Zakładam nową baterię, bo jak na małej poleciał na 1050, to na ile poleci na dłużej? 1,5 kilosa? Mam nadzieję. Kapkę duża, nie? Dobra, łączymy się z bazą. Dobra, to startuję. Obserwujcie drona. Daję ci fory, jadę 30 na godzinę. Ja na maksa lecę, za ciężki jestem. Jest 1,5 kilometra. O, rozerwało. Podręcznikowo wręcz. No to grubo. Obserwujesz go cały czas? Tak. To już nie ma sensu, żeby go nie szukać, bo to są krzaki. Dobra. Słychać ciebie i drona też słychać, jakoś bokiem trochę, brat. Dobra, bo tu trochę wieje. Kompas kalibrowałem, ale tak trochę właśnie go zwiewa. Dobra. Kurde, bardzo ładny wynik. No i co? Wyniki chyba zadowalające. Ja jestem w ciężkim szoku. Tutaj tak naprawdę mówimy o zasięgu w mieście, gdzie ja rozumiem, że to nie jest najmocniej zurbanizowana część Krakowa, ale kurde, to są dzielnice mieszkalne, tutaj ludzie mieszkają i tutaj jest dość dużo Wi-Fi. I co? Na przyszłość szybsza hulajnoga. Niedziela, 8.29, 3345 kroków. To chyba nie jest kanał sportowy. Nie, wraca drugi obserwator. Niepocieszony ze swojego spaceru. Zobaczyłem te krzaki, to mówię, zawracaj, bo to się źle skończy. I tam on jeszcze miał ochotę polecieć dalej, ale właśnie... Nie miałem jak jechać tam dalej nawet, nie było szans. Ale czujesz plus kilometr w tych warunkach, na dużej antenie. No. Plus 400 na małej. Miejscówka druga, tym razem Rondo Mugilskie. Plan był taki, że pierwszym miejscem będzie plac centralny, a drugim jakaś otwarta przestrzeń, żeby te zasięgi zwiększyć, ale skoro na placu centralnym udało się polecieć kurde na 1,5 kilometra, to myślę, że trzeba to właśnie utrudnić teraz, czyli Rondo Mugilskie to jest miejsce, gdzie jest najwięcej zakłóceń. Dobra. Czemu ten test jest nagrany dopiero teraz? Przecież od 2 miesięcy latam na tych antenach. No, nie wiem czy zauważyliście, była zima. Potem jakiś, nie wiem, wirus? Zamknięcie nas w domach? Kary po 30 tysięcy za nieuzasadnione wyjście? Ciężko było mi kogokolwiek namówić, jak tego pana, żeby ruszył dupsko i pomógł. A teraz, proszę bardzo, piękna aura. Można latać. Szkieletora nam skończyli. Dobra, test numer 2, tak bardziej na szybko.
200 metrów i wracamy. No, czym tak jak podejrzewałem. No coś się poprawiło, ale jakoś tak, żeby specjalnie dużo. Ostatnia, największa paletka. Ten rozmiar ma też swoje zalety, nie? Będę teraz leciał do tyłu. Rzuciłbyś okiem, czy nic nie wlatuje? Okej. Okay. Ale wyżej. Teraz już raczej nic nie wlecisz. Metrów poleciał w tył i zerwał się podgląd. Czyli jak na te warunki, nie najgorzej. Ktoś pytał, czy będzie mógł sobie siedzieć na klifie i przelecieć za siebie na klif? Wygląda na to, że tak. Pora na krótkie podsumowanie. Bez dwóch zdań, obydwie te anteny działają. Zarówno SR ta mniejsza, jak i Raptor XR ta większa spełniają swoje zadanie. Zwiększają zasięg Mavica Mini dość znacznie. Czy warto je kupić? Na to trzeba sobie odpowiedzieć samemu. Nie są to tanie rzeczy, a ciężko powiedzieć, żeby to było praktyczne. Ta antena jest większa od pokrowca na zestaw combo Mavica Mini. Używam tych anten od 2 miesięcy, więc mogłem sobie wyrobić już jakieś zdanie i ja osobiście latam z SR-em. Daje najlepszy kompromis między wielkością a zasięgiem. Zapytacie, czemu pominąłem lustereczka? No więc zysk, jaki jest z tych lusterek, widzieliście na poprzednim filmie. I zapraszam tutaj. Zasięg być może będzie zbliżony do SR-a, ale stabilność połączenia i stabilność podglądu bez dwóch zdań na SR-ze jest lepsza. I tak, dostałem tę antenę za darmo. Dużą od producenta, od firmy 4Hawks. Bardzo dziękuję. A mniejszą od cybershopu. Linki zobaczycie w opisie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, łapka w górę. Subskrybuj ten kanał. Pamiętaj o moim Patronite. Ja na dzisiaj kończę. A Wam życzę gumowych drzew. Do następnego.